Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Będziemy dzisiaj mówić o wielu rzeczach z mistrzem. Gościem jest pan Janusz Rokicki, wielokrotny medalista. Nie mogę się doliczyć tych złotych i srebrnych. Srebrnych trzy? Trzy medale srebrne z Igrzysk Paralimpijskich. Złotych, jeden złoty w pięciu kulom z Mistrzostw Świata. I teraz sierpniowy z Berlina. I z Berlina złoty medal właśnie, świeży. Głównie to pchnięcie kulą, tak? Tak, głównie trenuję pchnięcie kulą, rzucam też dyskiem, ale taką główną właśnie dyscypliną to jest pchnięcie kulą. A wcześniej pływanie, ale to od dawno, dawno temu. No tak, moją przygodę ze sportem właśnie rozpocząłem od pływania. Była to taka, można powiedzieć, na samym początku taka nauka pływania jeszcze na starej czwórce. Gaspę 4 tam Czesław Banot mnie tam za jak osoba też niepełnosprawna zachęcił. Zaczęło się taka nauka pływania, potem się to przerodziło już w pływanie normalne, gdzie mnie tam naprawdę wzięli w obroty. Jeszcze Janusz Widzik mnie trenował, także bardzo w miarę szybko były, wyniki się pojawiły. A jak później nastąpiło to przesunięcie w stronę kuli? Jak mówię, w pływaniu na Mistrzostwach Polski zdobyłem chyba 4 medale, był też złoty medal, ale moje warunki fizyczne nie byłem w stanie jakby się dalej rozwijać. Brakowało po prostu może wzrostu, nie wiem, może też talentu, chociaż medale Mistrzostw Polski były. I wtedy się pojawiła właśnie ta lekkoatletyka. W Cieszynie były organizowane takie spartakiady osób niepełnosprawnych we wrześniu i zostałem tam zaproszony jako już jakby powiedzieć reprezentant Polski, co prawda w pływaniu, ale też już jako osoba niepełnosprawna sportowiec. I tam pierwszy raz w życiu miałem w ręce kulę i oszczep i bez problemu wtedy wygrałem to. I tam się właśnie dowiedziałem od takiego kolegi z Łodygowic, że jest coś takiego jak lekkoatletyka. I to był taki dobry strzał w dziesiątkę, bo tam się akurat się mogłem realizować to, co teraz właśnie zdobywa medale, jest wszystko tak, jak powinno być. Trzeba tam potwornej siły, szybkości, a to akurat wszystko było dobrze. Dobry trener Zbigniew Gryżboń, także wszystko się złożyło w taką idealną całość. Idealna całość, ale jest pan osobą niepełnosprawną. O tym nie wiedzą jak gdyby może wszyscy, tak? To znaczy nie wiedzą, dlaczego pan jest osobą niepełnosprawną. Znaczy, ja nie jestem niepełnosprawny, ja tylko nóg nie mam, bo niepełnosprawny. Ja to zawsze tak mówię. Tak, w wieku 18 lat straciłem dwie nogi. Możemy porozmawiać właśnie o kołami pociągu? Tak? Możemy, pewno, że. Kołami pociągu, gdzie no, początki były bardzo ciężkie, można powiedzieć. Tydzień, dwa tygodnie. A dlaczego pan stracił nogi? Wracałem do domu po pracy, pracowałem na budowie, chciałem sobie zarobić trochę pieniędzy, żeby nie obciążać rodziców. I ktoś musiał wiedzieć, że mam taką dobrą wtedy chyba dwie wypłaty to były. I ktoś przypilnował, dostałem z tyłu w głowę, idąc torami w wąwozie w Głębcach, zabrali pieniądze, zostawili na torach. I tak właśnie to pan w ten sposób. Znalazł? Znaczy pociąg mnie znalazł. Zostałem, leżałem nieprzytomny 3 godziny między szynami, gdzie mnie najechał pierwszy pociąg, który jedzie o chyba 4:00. Wtedy jechał. Maszynista nie widział? Zobaczył w ostatnim momencie. Miał możliwość, tylko maszynista jak rusza, to nie jest, nie musi trzymać kierownicy. Włącza sobie wszystkie tamte parametry, jakieś wszystko sprawdza, a pociąg się toczy, bo i w ostatnim momencie mnie zauważył. No cóż, zahamował, ale 3 wagony już swoje zrobiły. I co później? No później szpital, nauka chodzenia. Jako nieliczny w wieku 18 lat mogłem się w dorosłym życiu uczyć drugi raz chodzić. Było to ciężko na początku, wszystko te protezy, to wszystko kiedyś były naprawdę w porównaniu z tymi teraz. To jest, postęp był, jest bardzo duży i wykonanie jest dobre. Ja się protezuję w Świebodzinie. Bo naprawdę czasami odległość 400 km jechać do protezowni się wydaje komuś, że jest dalek, długa, ale jak to człowiek przełoży na codzienne poruszanie się, gdzie może bez problemu chodzić, gdzie go nie gniata, jak kiedyś w tych protezach, to naprawdę jest warto. No a praca? Znaczy, jak to wyglądało? Pan miał 18 lat wtedy, tak? Kiedy był wypadek. Hmm? Kiedy założył pan protezę? No to chyba to było tak gdzieś, bo w szpitalu byłem prawie 4 miesiące leżałem i od razu potem była nauka chodzenia w Tarnowskich Górach w Reptach. I miał pan załóżmy już 19 lat, tak? No nieco, no 18,5.
A później życie normalne, zarobkowanie, utrzymanie? Tak, oczywiście. Wyprowadziliśmy się z gór, bo tam jest wszystko pięknie, ładnie, można mieszkać, super widoki, wszystko. Ale to jest, tam zdrowej osobie jest ciężko w górach się poruszać. A jak mówię, w tych pierwszych protezach to już było bardzo ciężko, więc przeprowadziliśmy się tu do Cieszyna. W 1994 roku. Przeprowadziliśmy się, czyli? Ja z rodzicami. I utrzymywał się pan, bo mieszkał pan z rodzicami? Tak, chodziłem do pracy, pracowałem. Znaczy, na samym początku może było ciężko z tą pracą, ale potem już miałem samochód, mogłem chodzić do pracy. I wtedy też się pojawił ten sport. I pierwsze myśli, żeby w tym kierunku pójść, tak? No tak, jeżeli, bo zawsze miałem do czynienia ze sportem, zawsze sport był mi bliski, przedtem to były narty zimowe dyscypliny, a teraz właśnie w tym, jakżem zobaczył, że naprawdę byłaby szansa coś zwojować, osiągnąć, to ja mam taki charakter, że jeżeli widzę, że coś można zdobyć, to dążę do tego, żeby to uskutecznić i zdobyć. A czy zawsze sport pozwalał na utrzymanie się i wyżycie z tego? Jakichś niegodnych warunków, na godnych warunkach? Sport był... Sport w naszym dyscyplinie paraolimpijskiej jest czasami jest różnie. Czasami można z tego żyć. Były też takie momenty w moim życiu, gdzie niestety przepisy, które były i obecnie też jeszcze są, chociaż zawodnik zdobył złoty medal, rekord Europy, nie otrzymywał stypendium ani nagrody. I trzeba było jakoś żyć. Był też moment taki, że zbierałem złom. Długo pan zbierał złom? Ja to wtedy tak nie liczyłem czasowo, ile to, ale z pół roku, czyli na pewno, bo jakoś trzeba było żyć. Nie było wtedy, wtedy nie miałem pracy. Dojeżdżałem jeszcze na treningi, to wszystko naprawdę kosztowało. I tak znalazłem taki sposób, bo nie było nic innego. No, było to, nie wiem, może z pół roku jakoś tak. No i potem mnie właśnie ktoś zobaczył z tym i zrobiła się taka duża zadyma przez to, że tu olimpijczyk, znaczy nie olimpijczyk, mistrz Europy czy zawodnik i musi właśnie zbierać złom, tak, się utrzymać. No i wtedy zostałem zatrudniony, pracowałem, jak się nie mylę, w Wiśle, w Starcie przez jakiś czas. No i potem już też wyniki były coraz lepsze i też potem w Mokate pracowałem. I tak cały czas do tej pory, no, był człowiek, który teraz w sporcie jest czasami, jak mówię, jest dobrze, czasami jest źle. Bywały potem już też momenty, że nie miałem stypendium, ale teraz już pracuję, jest to wszystko jakoś tak bardziej znormalizowane. Zwiedził pan różne kraje dzięki olimpiadom. Brazylia, Rio de Janeiro, chyba Katar też, tak? Tak. Gdyby pan mógł porównać, bo to różne miejsca takie czasami no, niedostępne zwykłym ludziom. No oczywiście, ja nigdy się... Kiedyś nie myślałem, że będę w takich miejscach, w których byłem, od Nowej Zelandii po Chiny, Indie, Brazylia właśnie, jak pan mówił. Naprawdę no, robi to wrażenie, mieć możliwość właśnie zobaczyć ich kulturę, jak tam ludzie żyją, jak tam osoby niepełnosprawne, na przykład w Indiach, jak tam jest. Jak właśnie sytuacja wygląda osób niepełnosprawnych w Indiach? Z tego, co widziałem, to naprawdę my tu mamy, nie wiem, niebo. Tam osoba niepełnosprawna, widziałem, miały taki kawałek deski, do tego jakieś kółeczka przyczepione, taki a la deskorolka. I na tym się popychało i jechało. Tam u nas mówią, że są niedostosowane jakieś krawężniki, który krawężnik ma taki. A my z kolegą chcieliśmy jakoś z tego hotelu wyjechaliśmy, chcieli gdzieś tam coś pozwiedzać, ale absolutnie, tam krawężnik był taki. No to już jest... Tam naprawdę ciężko, naprawdę. Tam ciężko jest, mi się wydaje, tak w większości zdrowych ludzi. A co dopiero osobie niepełnosprawnej, tam jest, nie wiem, skazana, nie wiem, sama na siebie, na to, czy coś, nie wiem, użebrze, czy cokolwiek, bo tam naprawdę była masa. Jak widzę, czy czasami słyszę, ktoś mówi, że w Polsce jest bieda, czy coś, ja mówię, to weź, kup bilet, pojedź i zobaczysz, jak wygląda prawdziwa bieda. Może nie do końca New Delhi, tylko po prostu jeszcze jakaś... Czy ja byłem wtedy w mieście Bangaluru, czy Bangalore, jak to się nazywało. No, ale tam wszędzie jest, naprawdę widać tą niesamowitą biedę, która tam jest i też przepych. Najnowsze Mercedesy też jeżdżą po ulicy i właśnie... A Brazylia? Brazylia to jest... Jakie ma pan wspomnienia z tamtego kraju? Byłem dwa razy. W 2005 roku byłem na Światowych Igrzyskach takiej federacji. Zostaliśmy zaproszeni. No niesamowite wrażenie zrobiło, bo to był mój pierwszy wyjazd taki daleki, za wielką wodę, jak to się mówi. I
wtedy mieszkaliśmy na plaży Copacabana przez 2 tygodnie, tej słynnej, jak w hotelu na dachu, na basenie leżałem, relaks przed startem jeszcze. No wtedy myślę, kurczę, to jest piękna rzecz, chyba to będę w życiu robił. Ale nie jest to takie proste, że osoba niepełnosprawna i od razu gdzieś jedzie za to. Trzeba być naprawdę w pierwszej, w czołówce światowej, żeby mieć możliwość jeżdżenia z kadrą paraolimpijską właśnie na takie wyjazdy. A czekolada? Historia z czekoladą? To co, Berlin? Historia z czekoladą z rodziną? Coś czytałem. Nie, to nie, była, to nie był Berlin. Historia z czekoladą była w Brazylii. A, w Brazylii właśnie. Tak, na igrzyskach paraolimpijskich. Gdyby pan mógł powiedzieć naszym widzom, o co chodziło z czekoladą? W 2016 roku. Jechałem, byłem naprawdę super przygotowany. Wszystko było już z trenerem tak dopracowane, że tam miał być ten wymarzony złoty medal. I nieszczęśliwa kontuzja w łazience. Poślizgnąłem się. No i poleciałem na rękę, gdzie zwichnąłem. Tak mi się wydawało na początku. Okazało się potem, że jest naderwany w podło, nakt grzebieniowy i zerwany podłopatkowy. Był to no, cios straszny dla mnie. Chociaż pani lekarz powiedziała, doktor, że te mięśnie nie odpowiadają za pchnięcie akurat. No ale naprawdę ból niesamowity, rehabilitacja. Ja byłem taki zrezygnowany z tego wszystkiego już, bo już tak blisko było wszystkiego, a tu nagle znowu jakiś taki dramat. I taki byłem załamany i tak właśnie szukałem czegoś w torbie, nie wiem właśnie nawet co to było, co tam chciałem z tej torby. I tak patrzę się, coś takiego prostokątnego jest, myślę, co to jest. Bo tak mniej więcej wiem, co wkładam do torby, nie? Tak, kula to nie jest, bo za mało waży. Patrzę się, ta czekolada właśnie. I tam była taka kartka nalepiona na to z tą rzeczką, że tatusiu wierzę, że ci się uda, nie? No to było niesamowite dla mnie taki... Jak teraz to zrobić, żeby nie zawieść dzieci swoich, które, bo mam 3 fajnych synków, jeden starszy, 2 młodszych i właśnie oni wierzą też, że będę robił wszystko, żeby zdobyć, ale tu ta kontuzja, ale naprawdę dało mi to takiego powera jakiegoś, ta cała czekolada. Myślę chociażbym, nie wiem co miało się stać, nie wiem, ręka się urwać się do końca, ale dam wszystko z siebie ile mogę, gdzie jedno pchnięcie, albo wóz, albo przewóz. No i wszystko się w miarę dobrze potoczyło, bo zająłem 2 miejsce, srebrny medal, no ból niesamowity, ale zwycięstwo było. I to było najważniejsze. Tak. Wspomniał pan o synach. Idą w stronę sportu, czy zupełnie w jakieś takie inne rejony? Starszy się uczy w 2 klasie teraz, a młodsze chłopaczki, no na przykład jak trenuję tu na Orliku, jak trenujemy, to kupiłem im takie małe dyski, żeby sobie też, bo chcą też tak, są też lżejsze kule, też mamy do zawodników niektórych, to też sobie pchają tak. Nie staram się ich jakoś tak, bo tata pcha kulą i wy musicie też kulą pchać. Na razie niech próbują, chodzą na pływanie, grają w piłkę, także ogólnie, żeby, a wtedy może sami zdecydują, co będą chcieć robić. Najbliższe pana plany? Najbliższe. Sportowych i sportowe też? Planów to... Plan jest taki, żeby z tą ręką już zakończyć rehabilitację, żeby móc normalnie wznowić treningi. W przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata. W listopadzie co prawda dopiero, ale jest dobry czas, bo jest tak dość... Będzie można... Bo ja zeszły rok przed Berlinem miałem naprawdę wielkie problemy z tym barkiem. Nie mogłem prawie trenować, bo cały czas ta kontuzja się wznawiała. Myślę, że teraz już to zrehabilitujemy do końca i będę mógł normalnie się przygotowywać, bo na Mistrzostwach Świata tam już nie ma taryfy ulgowej żadnej. Tam najgroźniejsi zawodnicy są właśnie spoza Europy. Czyli sportowe plany? Sportowe plany też. Mam klub, trenuję z zawodnikami, z trenerem. Dużo zawodników też nowych jest, które znaczy się nowych jak nowych, bo już w zeszłym roku startowali, w tym roku startowali, także garną się, chcą trenować. Wyniki są też, bo właśnie z integracyjnego klubu sportowego nas 4 pojechało. Zdobyliśmy 3 medale. To jest ja w kuli złoty, w tej samej kategorii też Damian Kulik zdobył brązowy medal. Mirosław Madzia brąz w rzucie, nie w pchnięciu kulą, ale Joachim Krężelok był 5. Ale młody zawodnik jeszcze, myślę, że jeszcze coś powalczy. Człowiek, który walczy, człowiek, który się nie poddaje, to nasz dzisiejszy gość, pan Janusz Rokicki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję.